12 września 1919 roku do Suwałk przyjechał marszałek Józef Piłsudski. Właśnie mija 99 lat od chwili, gdy radośnie witający go Suwałczanie usłyszeli od niego słowa, na które czekali o rok dłużej niż pozostali obywatele Rzeczpospolitej. Dzisiaj ziemia wasza jest wolną. Powstanie sejneńskie wybuchło niespełna miesiąc po tym, jak na mapie Europy pojawiła się tak zwana linia Focha. Wytyczona przez francuskiego dowódcę linia demarkacyjna stała się granicą pomiędzy Rzeczpospolitą a Litwą. Tyle, że jej istnienia do wiadomości nie przyjęły tak administracja, jak i wojska litewskie panoszące się na Suwalszczyźnie po zakończeniu I wojny światowej. Dopiero narodowy zryw Polaków mieszkających na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie ostatecznie przesądził o losach tej pięknej ziemi i jej przynależności do Rzeczpospolitej. W rocznicę tego wydarzenia mediom i nauczycielom zaprezentowany został film wyświetlany 24 sierpnia na frontowej ścianie ratusza. Po projekcji wystąpił Krzysztof Skłodowski, współautor scenariusza, historyk, pracownik Suwalskiego Muzeum Okręgowego i członek Grupy Rekonstrukcji Historycznych GRH Garnizon Suwałki. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, bo często się o tym zapomina, że jest to prawdziwy fenomen, bo jest to zbiorowy wysiłek setek mieszkańców Suwalszczyzny, którzy poświęcili swoje życie często, krew, ale także budowali tą niepodległą przez pracę społeczną, polityczną i tu też trzeba to podkreślić, bez różnicy poglądów politycznych. Wszyscy włączyli się jako jedność w budowę niepodległości. I też warto podkreślić, że dziś na Suwalszczyźnie mieszkają ich potomkowie, że wśród państwa na pewno też są osoby, których przodkowie przelewali krew, poświęcali swój trud dla budowy niepodległej Rzeczpospolitej. I to był główny cel, który nam przyświecał, to aby przypomnieć ich wkład w niepodległość i aby młode pokolenia mogły podziękować swoim przodkom za to, że dziś Suwałki są w granicach Rzeczpospolitej. Organizatorzy dzisiejszego spotkania, chcąc podnieść poziom wiedzy historycznej mieszkańców naszej ziemi, w tym również dzieci i młodzieży, przekazali do rozpowszechniania 10 historycznych kartek z kalendarza w postaci spotów filmowych, mających na celu przybliżenie nam wszystkim wydarzeń i faktów z suwalskiej drogi do niepodległości. Telewizja Suwałki przystąpiła do projektu stworzonego przez Muzeum Okręgowe i na naszej antenie spoty te również będą gościć. Będą one też dostępne na naszej stronie internetowej.